Zastanawiasz się, jak zorganizować prawdziwe afrykańskie safari w Tanzanii, albo jak zorganizować safari z Zanzibaru? Ile to kosztuje? Jaki park narodowy wybrać? Ile trwa transport? Jakie zwierzęta można zobaczyć? I czy safari ogólnie jest bezpieczne? W tym odcinku pokażemy Wam, jak zorganizować takie safari w Afryce, ile ono może kosztować, a całość przedstawimy na przykładzie naszej wycieczki z Frankiem, naszym przewodnikiem, z którym byliśmy w Narodowym Parku w Mikumi w Tanzanii. Po obejrzeniu tego odcinka będziesz wiedzieć, jak wygląda takie safari, ile ono mniej więcej kosztuje, czy jest bezpieczne i czy warto. Zapraszam. Pamiętam dosłownie milion różnych pytań pojawiających się w naszych głowach, zanim my zdecydowaliśmy się pojechać na safari. Czy jest warto, które safari wybrać, który park narodowy wybrać, czy lepiej zostać na dłużej i zapłacić trochę więcej, czy może pojechać na kilka godzin tylko i wrócić bez nocowania. W tym odcinku postaramy się rozwiać jak najwięcej takich wątpliwości, jeżeli takie macie. Opowiem Wam, jak wyszło nasze safari, opowiem Wam o innych safari, o których dowiedziałem się od Franka, dlatego tutaj postaram się jak najwięcej opowiedzieć, jakie są możliwości różnych opcji safari z Frankiem w Tanzanii. Okej, zacznijmy może od tego, czy warto wybrać się na takie safari ze względów finansowych. Cena takiego safari to będzie przynajmniej kilkaset dolarów za osobę. Oczywiście cena będzie się różnić w zależności, jaki park narodowy wybierzecie, na ile dni wybierzecie się na safari, czy będziecie chcieli nocować w domkach kempingowych, czy pod namiotami i tak dalej. Jednak czy warto wybrać się na takie safari, no to już tutaj dużo będzie zależało od tego, czy jesteście fanami oglądania dzikich zwierząt w naturze, bo jest to zupełnie inne przeżycie niż oglądanie zwierząt w zoo. Tam możecie zobaczyć te zwierzęta w swoim prawdziwym środowisku. Nam momentami się wydawało, że jesteśmy na jakimś safari, na którym zaraz przyjedzie ktoś i będzie te zwierzęta karmił. Takie jakieś to się wydawało nienaturalne, można powiedzieć. Że te zwierzęta po prostu tam sobie żyją. Dopiero jak trafiliśmy na upolowanego przez lwy bawoła, no to uświadomiło to nam, że nikt tych zwierząt nie karmi, tylko same tam o siebie dbają po prostu. Także zobaczenie takich zwierząt jak lwy, żyrafy, słonie, hipopotamy i wiele, wiele innych zwierząt w ich środowisku naturalnym, w dzikiej Afryce, no moim zdaniem bezcenne, ale tutaj każdy będzie miał swoją opinię na ten temat, czy ktoś takie coś w ogóle chciałby zobaczyć, dla niektórych może to jest nieinteresujące. Dlatego odpowiedzieć na to pytanie musicie chyba sobie sami. Kolejny punkt, dla którego mi się wydaje, że warto pojechać na takie safari, to przenocowanie w tych domkach kempingowych, gdzie nie ma żadnego ogrodzenia dookoła. Po prostu te zwierzęta są niczym od Was nieodgrodzone. Dostaliśmy już pokoik numer 6. Już widzę komarów dużo na dworze, się czai, także ja się zaraz będę smarował. W nocy jak się przebudziłem, to pod naszymi oknami słyszałem guźce. No i kolejny punkt, dla którego warto moim zdaniem pojechać na takie safari, to sceny jak z Animal Planet. Trafiliśmy na upolowanego bawoła. Pokażę Wam tutaj urywki, ale dla osób bardziej wrażliwych polecam teraz przeskoczyć 20 sekund do przodu. Przeważnie bronią, że one tak zabiją i tak leżą, tak jak się widzi, widzisz? No, no. Tak jak w szczytu. National Geographic zawsze tak zabiją i nawet jak nie skończą, to leżą, żeby to... Dziwne to jest, że takie, to jest też tak nietypowo, że... Później nad tym upolowanym bawołem zaczęły zlatywać się sępy. Oglądaliśmy z odległości dosłownie 2-3 metrów, jak sępy pożerają tą resztkę bawoła. Zostały praktycznie skóra i kości. Niesamowity widok. Dla niektórych może trochę obrzydliwy. Także ja byłem pod bardzo dużym wrażeniem safari i dla mnie zdecydowanie warto. Planujemy jeszcze się z Natalią wybrać w przyszłości na safari do Serengeti, kiedy trwa wielka migracja zwierząt. To chciałem zawsze zobaczyć i to jest nasze kolejne marzenie i punkt na naszej bucket list. Kolejne pytanie, jakie sobie zadawaliśmy, kiedy chcieliśmy się wybrać na takie safari, to który park narodowy wybrać? Jeden z popularniejszych, bardziej znanych parków narodowych w Tanzanii to Park Serengeti. Można się wybrać na takie safari zwiedzając właśnie Park Narodowy Serengeti i krater Ngorongoro na przykład. Jednak Serengeti jest jednym z droższych safari, dlatego moim zdaniem warto rozważyć Park Narodowy Mikumi, który jest jednym z bardziej niedocenionych parków narodowych, przez co jest też tańszy. Można tam zobaczyć wszystkie praktycznie zwierzęta, które też występują w Serengeti, poza chyba nosorożcami. My byliśmy właśnie w Parku Narodowym Mikumi i ja byłem zachwycony. Teraz podam Wam kilka przykładowych parków, do których się można w Tanzanii wybrać. Będzie to na przykład już wspomniany przeze mnie Park Narodowy Mikumi, Park Narodowy Serengeti, Park Nyerere, mam nadzieję, że to wszystko dobrze wymawiam, Park Gór Udzungwa, czy Park Narodowy Ruaha oraz parki na północy kraju, takie jak Tarangire, Jezioro Maniara, Park Mkomazi, no i też wcześniej już wspomniane, właśnie znajdują się na północy kraju, Park Serengeti i krater Ngorongoro. Teraz takie
małe ogłoszenie. Wszystkie te parki znajdziecie na stronie internetowej, która właśnie jest przygotowywana we współpracy z Frankiem, z którym byliśmy właśnie na safari. Podejmujemy właśnie taką współpracę z Frankiem, z którym my byliśmy w Mikumi. Jak wyglądał nasz wyjazd do Mikumi, możecie zobaczyć w dwóch filmach, które mamy na naszym kanale. Podlinkuję je Wam na końcu tego filmu, na ekranie końcowym i w opisie na dole. Jeśli bylibyście zainteresowani którąkolwiek opcją z tych safari, które podałem, to można się kontaktować poprzez e-mail i WhatsApp podany na dole w opisie tego filmu. Kiedy strona internetowa będzie gotowa, znajdziecie tam też stronę. Jeżeli tej strony jeszcze tam nie widać, znaczy, że jeszcze nie jest przygotowana, ale można się już kontaktować mailowo lub przez WhatsApp. Wszystkie ceny safari będą uzgadniane z Frankiem i są one takie same, jakbyście się z nim kontaktowali bezpośrednio. Tutaj cena się absolutnie nie zmienia. Po prostu my za polecenie na naszych filmach i na naszych blogach dostaniemy od Franka kilka dolarów prowizji. Także w ten sposób też wspieracie nasz kanał. Czy planujecie wakacje na Zanzibarze, czy jesteście akurat w Dar es Salaam? Nie ma znaczenia, z Frankiem dopasujemy dla Was każdą opcję wyjazdu. Może to być taka opcja, w której zostaniecie odebrani z promu w Dar es Salaam i dalej pojedziecie na safari, a może być taka, że przyjedzie po Was taksówka na Zanzibarze pod Wasz hotel i później Was odwiozą pod sam hotel z powrotem, także od samego początku do samego końca. Frank jest w stanie wszystko zorganizować, także tutaj kwestia tylko dogadania i ustalenia szczegółów. W późniejszej części filmu będziecie mieli mniej więcej wycenę, ile taka wycieczka kosztowała w naszym przypadku z taksówkami, z promami, samolotem z powrotem na Zanzibar i tak dalej. Także to wszystko dzisiaj jeszcze podam. W opisie filmu też znajdziecie kilka przykładowych safari, gdzie są ceny orientacyjne podane. Ceny mogą się nieco zmienić w zależności od tego, w jakim hotelu się zatrzymujecie, gdzie Was trzeba odebrać, albo czasami cena wstępu do parku może się zmienić. Także to wszystko potwierdzimy jeszcze mailowo lub przez WhatsApp. Są to ceny takie bardziej orientacyjne, żebyście wiedzieli, ile mniej więcej możecie się spodziewać za takie safari. Teraz, ile kosztuje takie przykładowe safari w Tanzanii, które opowiem na naszym przykładzie, czyli na przykładzie wyjazdu do Narodowego Parku Mikumi. Jednym z czynników, które wpływają na cenę, jest ilość osób, które się wybiera na takie safari. Czyli jeżeli chcecie wybrać się tylko we dwoje, to wycieczka będzie oczywiście nieco droższa niż kiedy w jednym jeepie podróżowałyby 4 albo 6 osób. Wtedy oczywiście zmniejsza się cena transportu, bo jedziecie jednym samochodem, zmniejsza się cena przewodnika, no bo macie jednego przewodnika na 6 osób, a nie na 2 osoby. Ale niektóre ceny będą bez zmian, czyli na przykład jeżeli potrzebny będzie transport samolotem, tutaj nie ma znaczenia ile osób podróżuje. Tak samo będzie z noclegiem na safari czy z wejściówkami do parku. Kolejnym czynnikiem wpływającym na cenę będzie oczywiście długość takiego safari. Można się wybrać na takie safari do parku Mikumi na przykład bez noclegu, czyli wyjeżdżacie z samego rana, kilka godzin safari i wieczorem powrót. Jednak jeśli ma być to takie jednodniowe safari, a jedziecie na nie na przykład z Zanzibaru, to trzeba brać pod uwagę, że trzeba wrócić jakoś na Zanzibar. Jeżeli promem, ostatni prom wypływa jakoś w miarę wcześniej, nie pamiętam, 16:30. Jeżeli chcielibyście wrócić później, to samolotem. Ostatni samolot jest koło godziny 20, ale z parku Mikumi jest kilka godzin jazdy, także będzie trzeba w miarę szybko wyjechać, żeby zdążyć wrócić na taki samolot czy na prom. Co powoduje, że na samym safari nie będzie można zostać za długo i moim zdaniem trochę szkoda. Jak już ktoś się decyduje na takie safari, to mi się wydaje, że warto dołożyć trochę pieniędzy i zostać przynajmniej na jedną noc. Wtedy na spokojnie można podziwiać zwierzęta po południu, pod wieczór, na drugi dzień przed śniadaniem, o świcie i jeszcze po śniadaniu. Na pewno zobaczycie więcej zwierząt w różnych godzinach, w różnym świetle. Będzie na pewno więcej niezapomnianych wrażeń. Warto też zostać na tym ośrodku kempingowym, gdzie nie ma żadnego ogrodzenia. W nocy słyszeliśmy guźce pod naszymi oknami. Jest tam fajna restauracja, bar, coś takiego. Można wieczorem sobie posiedzieć. Naprawdę bardzo fajny klimat i dla mnie warto. A gdyby ktoś się martwił, że nie ma na tym ośrodku żadnego ogrodzenia przed zwierzętami, to od razu uspokajam. Są tam strażnicy uzbrojeni, gdyby się miało coś dziać, ale zwierzęta, kiedy wyczuwają człowieka, raczej idą w przeciwnym kierunku. Także raczej nie nastawiajcie się na to, że zobaczycie biegające lwy za oknami. Takie zwierzęta raczej trzymają się od ludzi naprawdę z daleka. Ale guźce były pod całym ośrodkiem. Jako przykład ceny podam dokładnie naszą wycieczkę, na której my byliśmy w Parku Narodowym Mikumi, na jedną noc z transportem z Zanzibaru, taksówką na prom, promem do kontynentalnej Tanzanii do Dar es Salaam, stamtąd samochodem do Parku Narodowego Mikumi. Po drodze mieliśmy lunch, który już był wliczony w cenę. Na miejscu mieliśmy nocleg, śniadanie, obiad. Następnie był powrót samochodem, też z lunchem po drodze i przelot samolotem na Zanzibar. Na lotnisku odebrała nas taksówka i zawiozła do hotelu. Także to wszystko było wliczone, nie płaciliśmy praktycznie już za nic, poza napojami do lunchu, obiadu i
piwem po kolacji. Na nasz termin jeszcze szukaliśmy innych chętnych osób na tą wycieczkę, żeby troszkę obniżyć sobie te koszty, ale niestety się nie udało i byliśmy sami we dwoje tylko z Natalią, czyli Frank był całkowicie do naszej dyspozycji, miał więcej czasu na opowiadanie nam różnych historii o zwierzętach, które zna, zatem jest to trochę droższa opcja, ale ma też swoje plusy. Całkowity koszt takiej naszej wyprawy to było jakieś $450 za osobę, ale tutaj też cena będzie się nieco wahać w zależności gdzie się zatrzymujecie na Zanzibarze, czyli jak taksówka ma daleko pojechać, w jakim czasie będziecie w Tanzanii, no tam ta cena może się lekko wahać w jedną lub w drugą stronę, ale mniej więcej powinna być w okolicach tych $450. Jeżeli na wyjazd będą chętne 4 lub 6 osób, ta cena oczywiście spadnie i to wszystko już Wam możemy opisać. Jeżeli wyślecie nam takie zapytanie, prześlę to dalej do Franka, on to wyceni i jak najszybciej postaramy się Wam odpowiedzieć, także jeśli jesteście ciekawi, piszcie. Jeśli ktoś chciałby przykładowo odwiedzić kilka parków narodowych, następnie pojechać gdzieś w góry i na jakąś pieszą wycieczkę, na wspinaczkę, a później jeszcze może do wioski Masajów, nie ma problemu, wszystko to Frank jest w stanie zorganizować. Potrzebujemy tylko informacji, czego byście oczekiwali po takiej wycieczce, gdzie chcielibyście jechać. Frank to wszystko wyceni i takie koszty Wam prześlemy. Nie ma żadnych płatności z góry, także nie ma się czego obawiać. Wszystko jest płatne na miejscu, po przyjeździe już Frankowi. Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu, na dole znajdziecie maila i numer WhatsApp. Jak będzie gotowa strona, znajdziecie w opisie też stronę internetową, tam będzie więcej informacji na temat różnych safari. Póki co na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć jak najszybciej, także piszcie. Jeśli zastanawialiście się, jak zorganizować takie safari w Afryce, to z Frankiem jesteśmy w stanie wszystko dopasować do każdej zachcianki. Taki wyjazd może być naprawdę bardzo elastyczny i dopasowany konkretnie do Waszych potrzeb. Jeśli chcecie zobaczyć, jak dokładnie wyglądała nasza podróż z Frankiem na safari, to film do pierwszego odcinka z dwóch, które są dostępne na naszym kanale, znajdziecie o tutaj. A jeśli ktoś się zastanawia, jak zorganizować super udaną wycieczkę na Zanzibar na własną rękę, która będzie nie tylko tańsza niż ta z biurami podróży, to zapraszam do obejrzenia tego odcinku tutaj. Tam się dowiecie wszystkiego, co trzeba wiedzieć. Na dzisiaj to już tyle. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji kanału i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!